Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w następnym materiale odnośnie unboxingu. Otwieramy sobie płyty z Ramsteina i nie tylko. No, i w tym wypadku otwieramy sobie właśnie Ramstein. Jest to Ramstein Mutter. Proszę Państwa, szybka historia tego albumu. Ten album kupiłem całkiem. Niedawno, że to tak powiem, kupiłem go jako duplikat, kupiłem sobie drugi do swojej kolekcji, bo ja ten album już dawno jako tak kupiłem, ten pierwszy, z tym, że któregoś dnia mi się tam zatrzask ułamał w płycie, w plastiku, no i po prostu zaczęło mnie to strasznie denerwować i stwierdziłem, że kupię sobie właśnie jeszcze jeden taki album właśnie z Rammstein Mutter. Ja go nie będę teraz otwierał na tym filmie, po prostu przedstawię wam go i pokażę, opowiem co, co tylko jestem w stanie i jaką mam wiedzę na temat tego albumu. Aczkolwiek, no, kupiłem taki właśnie sobie dublikacik, żeby mi po prostu leżał w folii nieotwarty. W razie w, gdyby nie wiem kiedyś ten mój pierwszy album, co już mam tam urwany ten zatrzask całkiem się skończył tak powiem i wtedy bym sobie to otworzył. Na razie sobie może leży gdzieś tam u mnie na półce, jeźdź nie będzie wołał, wiadomo. No i dobra, omawiamy proszę Państwa album Mutter. Więc tak się prezentuje mm, okładka z przodu. Album z 2001 roku, jak coś Rammstein Mutter. Z tego co pamiętam, tak się prezentuje płyta z boku. Ramstein Mutter oraz numery. Następnie tak się prezentuje w tyle okładka. No i mamy, proszę państwa, tutaj 11 piosenek. No i pierwsza piosenka jest taka "Mine Brand", druga "Links 2 czy 4", trzecia "Sonne", czwarta "Izwil", piąta "Firefly", szósta "Mutter", siódma Spieluch, ósma "Zwitter", dziewiąta "Rain Raus", dziesiąta "Adios" oraz jedenasta "Nibel". Proszę Państwa, tak prezentuje się tutaj, tak się prezentują tutaj utwory. Wytwórnia Universal Rzecz Jasna. No i spoko albumik folii, nówka nieotwarta, jak widzicie jeszcze, o tutaj się marszczy nawet ta folia. Bardzo spoko album. No, git, git. No i tak jak wcześniej wspomniałem, no nie będziemy go otwierać, bo. Uważam, że chyba nie ma sensu na razie tego otwierać. Bo po co? Mi na razie dwa otwarte. Takie same albumy. Tutaj jeszcze z tej strony tak wygląda. No git. Powiem wam. Ogólnie też teraz jest, tak jak już wam o tym wspominałem spod jednych filmów, a dokładnie w albumie Rise Rise, jak otwierałem dla Was na ostatnim unboxingu. Że teraz z tymi płytami jest taka akcja, że. Jeżeli byście chcieli, nie wiem, kupić sobie na OLX-ie czy na Allegro jakiś tam album Rammsteina, on jest dostępny. Jak najbardziej. Z tym, że teraz nie wiem, tak zaczęli robić, że jest dużo tych mm, digpacków, tak zwanej w tej kartonowej wersji albumów. Ciężko teraz jest właśnie zdobyć wersji Jewelcast Tutaj mamy akurat wersję Jewelcast czyli to co najbardziej lubię. O tym to też wam nie raz już wspominałem, że tych digpacków nie lubię, tylko właśnie wolę inwestować w jewelki. No, ale właśnie, na przykład taki album Rise Rise czy Muter albo tego typu właśnie tylko same digpacki w ostatnim czasie widzę pojawiają się na Allegro. Nie wiem, dlaczego tak w sumie jest. O co tu chodzi? Tu chodzi o koszty, że w digpacku im taniej to wychodzi produkcja. No nie wiem. Dla mnie duelki zawsze były najlepsze i zawsze będą. Także, no też nie obraźcie się ale na tym odcinku nie będę otwierał te, tego albumu, ale mogę Was zapewnić, że już w następnych materiałach będziemy sobie normalnie otwierać nowe płyty w folii itd., itd. No bo wiecie, chodzi głównie o to, że nie potrzebuję otwierać na razie tej płyty, jak tą płytę mam już otwartą, to jest chyba też oczywiste i zrozumiałe. A kręcę też ten film do tego, żeby no Wam pokazać, że, że taki album sobie też nabyłem, tak? Także moi drodzy, z mojej strony to by było wszystko. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie lajka, like komentarz oraz zapraszam do subskrypcji kanału Mistrzeniu Ziomek Milan, a ja zapraszam Was już z góry do następnego materiału. Wszystkiego dobrego, cześć!